korekcja starczozroczności musi być przede wszystkim dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mamy wiele czynników, które odgrywają bardzo ważną rolę przy takiej korekcji. Na przykład kierowca autobusu ma inne potrzeby niż prawnik, który spędza większość czasu przed biurkiem, a kierowca autobusu musi się w większości czasu patrzeć do dali i tylko przy końcowym przystanku musi wypełnić na przykład kilka formularzy. Tak samo korekcja starczowzroczności jest inna w wieku 45 lat, a inna w wieku 60 czy 65 lat. Wszystkie te faktory dodatkowo do wady wzroku, którą pacjent posiada, muszą być dopasowane i dopasowane przede wszystkim do życzeń pacjenta, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Korekcja starczowzroczności jest korekcją bardzo indywidualną i musi być bardzo dopasowana, indywidualnie dopasowana do potrzeb każdego pacjenta.